Za kilka dni święta zapraszam do sklepu z prezentami. Kiedy szedłem raz po mieście, tuż przed Bożym Narodzeniem, zobaczyłem dziwny sklepik, skryty w sklepu w innych cieniu. Podszedłem więc bliżej troszeczkę. Sklep gwiazdkowy z zabawkami przeczytałem na tabliczce, co wisiała ponad drzwiami. Gdy zajrzałem tam przez szybę, zobaczyłem pusty pokój. W środku tylko stół drewniany, stara miotła stała z boku. Chciałem odejść zawiedziony, wtem ktoś chwycił mnie za ramię. Usłyszałem cichy głosik. Witaj, szepnął, w naszym kramie. Kiedy wszedłem, tuman kurzu aż po sufit z ziemi leci, pełno brudu było w środku, pajęczyny oraz śmieci. Mały elf, co stał przede mną, on zaprosił mnie do środka. Rzekł szeroko uśmiechnięty, wielka radość cię dziś spotka. Skinął ręką na to miotła, posypała pył z ogona i zaczęły cały sklepik sprzątać migiem jak szalona. Wnet spod kurzu i pajęczyn wydobyła półki szafki, na nich stały równo w rządku kolorowe cud zabawki. Samochody, piłki, lalki, elf uśmiechnął się zuchwale. To dopiero, rzekł, początek, więc poszedłem za nim dalej. W dół sprowadził mnie schodami, a na końcu były wrota. Elfik chwycił za kołatkę i trzy razy załomotał. Otworzyły się na oścież, znaleźliśmy się w jaskini. Elfik zaśmiał się wesoło, chodź, przedstawię ci rodzinę. Tłumek elfów siedział w środku, każdy bardzo był zajęty. Dla świętego Mikołaja gwiazdkowy robił prezenty. Babcia czarodziejka lalki szyła z włóczki i ze szmatek, wujek krasnal zaś do brzuszków wpychał im gałganki watę. Młody gnomek w drewnie rzeźbił karabiny, szable, działa, a skrzydlata dobra wróżka żołnierzykom je dawała. Schodami poszliśmy w górę. O, przed nami jest polana, zasypana miękkim śniegiem, co mi sięgał po kolana. Elfik do ust przytknął palec. Spójrz, powiedział, w tamtą stronę. Statko pięknych reniferów stało jakby wyrzeźbione. W szopie tuż za sklepem sanie wielkie i czerwone stały, które zaprzęg reniferów wnet miał ciągnąć przez świat cały. Dwa malutkie skrzaty pilnie pucowały szmatką sanie, a w tym czasie elfy worki z prezentami kładły na nie. Wybierz teraz to, co zechcesz, zrobił elf wesołą minkę, na prezenty dla twoich bliskich i dla ciebie pod choinkę. Dla braciszka samolocik, mamie wziąłem zaś korale. Lecz co wybrać mam dla babci i dla dziadka, nie wiem wcale. Dziadek lubi czekoladki, babci bukiet kwiatów cudnych i skarpety w paski wezmę, bo pasują jej do spódnic. Tata lubi samochody, wyścigowy tor dostanie. Kuzyn mój cukierku w górę, bo ma zawsze chętkę na nie. Dużą, żółtą piłkę wziąłem dla braciszka najmłodszego. Marchwiwór dla reniferów, babkę z lukrem dla świętego. Dla każdego wystarczyło ze sklepiku upominków. Pełne będą więc skarpety zawieszone na kominku. Czas mój skończył się niestety, dziękowałem najuprzejmiej. Elf przytulił mnie i wręczył na pamiątkę słodki piernik. Gdy znalazłem się z powrotem w przesypanym śniegiem mieście, odwróciłem się, by spojrzeć na świąteczny sklep raz jeszcze. W środku znów nic nie było, elf zniknął z zabawkami razem, ale może w przyszłym roku właśnie tobie się ukaże. Spokojnych snów, moje aniołki!